dzień dobry, jak widzicie w tle, zima zbliża się wielkimi krokami, a więc to najlepszy czas, aby przygotować szypeka do zimy, udoskonalić kilka rzeczy, które nie zdążyło się zrobić podczas remontu, a więc zaczynamy. A więc tak, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku, jak już wiecie po tytule, zajmiemy się tylną zabudową kabiny. Kabina jest dość szczelna, bo jest nowa, oprócz tutaj tyłu. Tutaj w komplecie producent dorzucił taką plandeczkę, płachtę, nie wiem jak to nazwać, ale większego sensu zastosowania tego nie widzę, bo no po prostu jest to badziewne. Sami wiecie, ci co mieli styczność z tym, to się orientują. Więc postanowiłem zamówić gotową już zabudowę firmy Naglak, która jest dedykowana do właśnie tego typu kabin. Aczkolwiek nie ominie się bez małych przeróbek, ponieważ na pierwszy rzut oka mamy tutaj wycięte otwory na oryginalne dwa wyjścia hydrauliczne. U mnie też są oryginalne dwa wyjścia hydrauliczne, ale już niestandardowo mamy dołożone gniazdo elektryczne, które nie powinno być w danym miejscu. Pneumatyczne, jak dobrze kojarzę, też nie jest dokładnie tutaj w 60, tylko gdzieś z boku chyba oryginalnie, ale to już możecie sami w komentarzach napisać, czy to w tym miejscu jest to zasilanie pneumatyczne. Mniejsza o to, na pewno trzeba będzie przerobić tutaj, dociąć dodatkowe wyjścia. No i myślę, że jeśli jest to już fabrycznie zrobione na ramiona, nie powinno to sprawiać problemu. Ewentualnie zostawiam jeszcze wajcha od podnośnika, ale to już dopiero po założeniu. Tutaj na tą niekorzyść właśnie działa to, że widzicie na fasolkach, u mnie kabina jest maksymalnie przesunięta do przodu. Więc może być taka konieczność luzowania kabiny na fasolkach i cofnięcia jej całej do tyłu. No bo to tak jak widać, jest to dobre 2, może nawet no 2 cm jest na pewno manewru. A tak naprawdę gdyby to przeszkadzało do wajchy, to jest to sporo. A więc co, robimy pierwsze przymierzenia, weźmiemy marker i zobaczymy, co gdzie trzeba przeciąć, żeby to po prostu spasować. A wy w międzyczasie, jak ja będę robił próbne przymierzenia, zobaczcie, jak wyglądało czyszczenie 3PK, kiedy jeszcze było ciepło i były dodatnie temperatury. Miał być jeszcze zabezpieczany lakier specjalnym woskiem, ale już pogoda na to nie pozwoliła, troszeczkę się z tym spóźniłem. Albo zima mnie zaskoczyła. No zobaczymy. Dobrze, zaczynamy. Po wstępnym opłukaniu zaczynamy od nakładania piany, żeby ten wrót się nam rozpuścił. A więc tak, pierwsze przyłożenie było w ogóle ze złej strony. Odwróciłem to o 180 stopni. I teraz tak, dalej trochę to nie pasuje. To, że to nie chce tutaj dojść, no to ja się nie dziwię, bo mówię, to nie jest fabryczne. Gniazdo tak samo, ale to gniazdo tak naprawdę nie przeszkadza. Tylko teraz zastanawiają mnie otwory. Bo jako te uchwyty nie są oryginalne, no to w 60 tutaj wyjścia hydrauliczne raczej są no w tym samym miejscu, tego się raczej nie da inaczej założyć poprzez rurki, które doprowadzają olej, więc do tej części ma być górna część osłony przymocowana do tego profilu. Kurczę, jakiś problem z ostrością albo obiektyw paruje, więc jeszcze zastanawiam się, czy to jest możliwe, ale spróbuję, może ją trzeba wkładać z zewnątrz. Tylko wtedy, no tutaj te wszystkie mocowania będzie widać, ale no na chwilę obecną tego się nie da niżej zrobić, umiejscowić, ponieważ tutaj nam braknie z długości, więc wkładamy ją teraz z zewnątrz, przymierzymy po prostu to przymiarki, zobaczymy jak to będzie się prezentować.
Ale już widzę, że z zewnątrz też niekoniecznie to wyda, bo tutaj już będzie problem z ramieniem, jeśli wysuniemy to za bardzo. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, po kolejnych przymiarkach już jest wszystko jasne i tu nie ma jakiejś filozofii. Niewiele tu można źle zrobić albo odwrotnie zamontować. Po prostu, no, zastanawiają mnie tylko wyjścia hydrauliczne. No niestety, tutaj się nie spasowuje. Nie ma możliwości, żeby to niżej siadło. Albo są one źle wycięte, albo po prostu ja mam nieoryginalnej wysokości wyjścia hydrauliczne. No niestety, ciężko tu o cokolwiek się czepiać, skoro mamy nieoryginalny uchwyt na wyjścia hydrauliczne, a więc tu tak naprawdę zostaje tylko podciąć delikatnie kątóweczką. O tutaj, bo nam rurka, no po prostu trzeba takiego, zaraz zaznaczę markerem, zygzaczka sobie wyciąć, żeby tam rureczka dobrze nam dochodziła. O, w tym tutaj miejscu ten kątowniczek trzeba wyciąć i po prostu zamontować, bo ona teraz tak w jednym miejscu przylega, w jednym nie przylega. Trzeba ją przykręcić i po prostu, no cóż, zrobić zaślepkę, no bo te dziury no trochę szpecą cały ten wygląd tej osłony tylnej. Już na pierwszy rzut oka wydaje się być fajną, no fajną. Nie zrobimy tak szczelnie jak w samochodzie, ale na pewno dużo lepiej niż płachtą będzie. A więc co, wyjmujemy ją i trzeba by dociąć ten kawałeczek i mówię, no ewentualnie na wkręciki albo na klej tutaj się zrobi jakąś zaślepeczkę, żeby nie było tych dziur. To już nie chodzi, że chcę tak szczelnie, żeby otworu nie było, bo to i tak dużo da ta zabudowa, tylko po prostu o estetykę chodzi, żeby to w miarę wyglądało. Wycinamy teraz ten otwór. Dobra, drobne przeróbki i próbujemy teraz składać, zobaczymy czy... Wiecie, ja myślałem na początku, że to ma być tak, to ładniejszą stroną do zewnątrz, ale jednak nie, to ma być tak. Tu jest po to ta wnęka, bo nie mamy z lewej strony nic, z prawej mamy podnośnik. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze chyba małe docięcie trzeba zrobić tu na gniazdo. No i tak jak mówiłem, niestety otwory zostaną. No szkoda, bo fajnie by to wyglądało, jakby to było jednolite. Nawet niewiele trzeba byłoby przerabiać, tylko na te dodatki, które ja mam założone. No ale nic, tragedii jakiejś nie ma. Na pewno nam to wszystko fajnie wyciszy częściowo, no i na pewno nam to ociepli kabinę. Dobra, ja tu jeszcze drobne korekty zrobię i zaraz biorę wkręty i to mocuję. A więc tak, proszę Państwa, no mamy już to raczej pomontowane wszystko. Tutaj sobie pozwoliłem zamontować taką dość grubszą gumę wzmacnianą. To jest guma, która została mi z podłogi. Dałem na klej dwuskładnikowy, żeby na razie tutaj nic już nie wiercić, nic. Oczywiście można, jakby nie będzie się trzymać, to jakieś nity zastosować, wkręty różnego rodzaju można się wspomagać. Ale wydaje mi się, że taką lekką gumę powinien ten klej utrzymać. No i tutaj oczywiście na wkręciki, blachowkręty. Nie dawałem ich na razie zbyt dużo, 5 sztuk. Po pierwsze, do czegoś więcej, nawet do demontażu siedzenia lub jakichś większych napraw, trzeba tą osłonę zdemontowywać. Podnośnik podnosiłem, ramiona dochodzą do końca, nie przeszkadzają. Tak się wydaje mi się, że powinno być ok, ale trzeba sobie pojeździć nim, może poodśnieżać,
i zobaczymy, jak to będzie się wtedy sprawować. Jeśli wszystko będzie ok, to można dać jeszcze więcej tych prętów, ale też bez przesady, bo tak jak mówię, przy jakimś większym dłubaniu trzeba to demontować. I teraz tak, kabinę mamy przecież szczelniutko, jak widzicie. Jest fajnie zabudowana. Botniki tak samo ją uszczelniają. No i sami wiecie, że przy tak szczelnej kabinie niezbędne teraz będzie nam ogrzewanie. Ogrzewanie, ale nawiew też, bo ślizgujemy, temperatura, wsiadamy do takiej szczelnej kabiny, momentalnie wszystkie szyby nam parują, więc musimy mieć porządny nawiew i porządne ogrzewanie. Więc jeśli chcecie, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał montaż ogrzewania, jaki to będzie typ ogrzewania, koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie ominąć następnego odcinka, który będzie właśnie z ogrzewania w 3P-ku, bo to będzie niezbędne, idzie zima, może będzie sporo śniegu, ale przecież ile jeszcze zboża jest do wywiezienia. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!